No, cześć, no witam. Ja jestem oczywiście Goldzora do Fortnite wleciał właśnie pierwszy update w 2024 roku, więc zapraszam was teraz szybciutko na streszczenie tego, co zostało dodane, a co zostało usunięte. Zacznijmy od tego, co usunęli, bo jako, że skończył się festiwal zimy, to w grze nie znajdziemy już graplerów, granatników, śnieżnych rybek. Krampusa, czy chociażby wyspy sierżanta zimy. Wróciła natomiast wyspa szczeliny oraz stary wóz bojowy, ale tak naprawdę najciekawsze są dwa nowe przedmioty, jedna nowa broń oraz jedno nowe leczenie. Nowym leczeniem jest płynna jagoda z bąbelkami, która, moi drodzy, jest niczym innym jak szampanem, który rozlewamy na siebie bądź na swoich teammateów, za co odnawiają nam się kewy, a dodatkowo filowo mamy również efekt niskiej grawitacji. Całość jest mega fajnie animacyjnie zrobiona, jak to Fortnite nas przyzwyczaił, a dodatkowo w każdym momencie animację można przerwać i płyn, a w zasadzie płyn o jagodę z bąbelkami, można zachować na później. A co do nowej broni, to pojawił się karabin egzekutor, który cechuje się tym, że ma bardzo niską szybkostrzelność, ale jak już trafiacie, to bije jak wół. Jezus, Maria, jaką to ma moc? Całkiem przyjemny celowniczek do tego wszystkiego. No i generalnie nowy karabin w grze. Co może być nie tak? No, no fajna broń, no fajna broń. Zdecydowanie warta przetestowania. Mamy dopiero kilka dni nowego roku, a już jak widzicie, w Fortnite zaczynają się dziać rzeczy. Także standardowo przed nami bardzo przyjemny rok. No i jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie już teraz, a na pewno żaden materiał aktualizacyjny was nie ominie.